Szalenie ciekawa zrobiła nam się ekstra klasa. Szalenie spłaszczył się w niej poziom wszystkich drużyn, choć zapewne ciekawsza byłaby dużo bardziej, gdyby Lech Poznań grał w ekstraklasie, tak jak gra w europejskich pucharach przeciwko Juventusowi Turyn czy Manchesterowi City. Niestety jest, niestety dla Lecha, dla mistrza Polski jest inaczej. Zaledwie trzecia pozycja od dołu i wielkie wątpliwości, czy zostawić trenera Zielińskiego, czy go zwolnić, a jeśli zwolnić, to kim zastąpić. Ja jednak nie chciałem mówić o Lechu, choć to jest arcyciekawa sytuacja, to w jakiej się znalazł kondycji i dlaczego potrafi grać jak równy z równym z Juventusem wspomnianym, czy momentami z Manchesterem City, a nie może z Zagłębiem Lubin czy Górnikiem Zabrze. Chcę pomówić o Legii, która powstała z kolan, drugi zwycięski mecz i to najbardziej przekonujące zwycięstwo. Z wiceliderem, z koroną, która jest jednym z objawień ekstraklasy. Wprawdzie wszystkie te objawienia, i Jagiellonia, i Lechia Gdańsk, i jeszcze kilka KS Bełchatów, wszystkie poniosły sromotne klęski, lanie poniosły w ostatniej kolejce. Wręcz kompromitujące, jak na drużyny z ich pozycjami w tym sezonie. No ale przypadek Legii jest bardzo ciekawy, bo w tej drużynie było już bardzo źle, był wyraźny kryzys. No i właśnie, w efekcie tego kryzysu zesłani zostali do młodej ekstraklasy trzej zawodnicy. Z jednym już rozwiązano kontrakt, a ci dwaj pozostali, czyli Maciej Iwański i Kuba Wawrzyniak, wrócili do pierwszej drużyny, zostali przez trenera Macieja Skorże do niej przywołani. I właśnie ta decyzja wzbudza moje wielkie wątpliwości, bo przypomnijmy sobie, że to właśnie ich obwiniono o właściwie o całe zło, o to, że drużyna gra tak słabo, że tak słaba, tak niedobra jest atmosfera w szatni, a właściwie o to, że drużyna nie jest drużyną, że te zagraniczne, bardzo drogie nabytki i niezliczone, bo aż sześciu, nie mogą się do drużyny wkomponować. Ten Maciej Skorża, jakby odsuwając ich do ekstraklasy, wyprał publicznie brudy. I teraz powstaje pytanie, czy takich zawodników po takim upokorzeniu publicznym, a mam to na myśli głównie Macieja Iwańskiego, który przecież jeszcze był kapitanem w zeszłym sezonie i liczył na tą opaskę bardzo w tym sezonie, najpierw jej nie dostał, potem no jeszcze właśnie został zdegradowany do młodej ekstraklasy przy w takim wielkim medialnym huku. Czy taki ktoś przywołany z tej banicji jest w stanie jeszcze dla tego klubu grać z pełnym sercem i dla trenera, którego tak publicznie upokorzył, zwłaszcza, że pamiętajmy, że ma przecież kontrakt z klubem, zresztą w Wawrzyniach też, wygasający w czerwcu. Czy więc takich zawodników nie lepiej, no nie wiem, trzymać mimo wszystko z dala od drużyny, no bo jak ostatnio napisał w słynnym wierszu Jarosław Marek Rymkiewicz, co się połamało, to już się nie sklei. No wydaje się, że znamy przecież piłkarzy, wiemy, co im w duszy gra. Ja tu się zastanawiam, czy to na pewno jest do końca taka integralna decyzja Skorży o tym odwołaniu banicji, czy raczej nie chodzi o to, żeby może dać piłkarzom pograć i spróbować sprzedać ich w styczniowym oknie transferowym, żeby jednak jeszcze jakiekolwiek pieniądze odzyskać, a przypomnijmy, że to były spore pieniądze zainwestowane przez klub w obu tych piłkarzy, już pomijam cenę transferu Iwańskiego, no ale też ich kontrakty kosztowały bardzo dużo, ale jeśli tak, to dlaczego te kontrakty, no nie wiem, albo nie są z nimi przedłużane, jeżeli się na nich liczy, a jeżeli chce się im oddać, dograć po prostu do końca sezonu i poczekać na wygaśnięcie kontraktu i dać im odejść, to przypomnijmy sobie, jak grali piłkarze Legii w takiej sytuacji, dokładnie w poprzednim sezonie, którzy już odchodzili. Więc ta decyzja jest tutaj dla mnie bardzo kontrowersyjna, bardzo zdumiewająca i chciałbym, żeby trener
wyjaśnił głośno tą sytuację. Na razie to się jeszcze przeciwko drużynie nie obróciło, wręcz przeciwnie, Iwański zdobył jednego gola w Kielcach, ale też znamienne było to, jak się z niego cieszył, a raczej jak się nie cieszył. Więc ta sytuacja jest dla mnie zdumiewająca, bo zwykle nie ma powrotu do drużyny po takiej historii. Mówi o tym choćby Aleksandar Wukowicz, były kapitan Legii i wielki kibic w dalszym ciągu, że on na miejscu Iwańskiego no nie byłby w stanie grać już dla klubu, który go potraktował w ten sposób, który uczynił go kozłem ofiarnym tych wszystkich, tego całego zła, jakie się działo w klubie, i on oddał, odszedłby z klubu pewnie natychmiast, no ale jak odejść, gdzie odejść, skoro kontrakt cały czas trwa, jest się zesłanym do młodej ekstraklasy, więc sytuacja jest bardzo ciekawa i zobaczymy, jaki będzie miała wpływ na Legię, czy dalej będzie tak różowo jak w dwóch ostatnich kolejkach.